Gdy jakiś YouTuber wbije 100 tysięcy subskrypcji, to dostaje specjalny srebrny przycisk od YouTube'a. I tak się składa, że pewien dzieciak wiedział, gdzie mieszka jeden niemiecki YouTuber i postanowił, że ukradnie mu ten przycisk z jego własnego domu. Zaraz wam opowiem, co się dalej wydarzyło, ale to było mocne. A tutaj wyślę wam 5 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak chcecie się tutaj pojawić w kolejnym odcinku, to wystarczy ustawić subika z góry, dziękuję. No ale okej, pewien dzieciak był sąsiadem jednego niemieckiego YouTubera. Oglądał jego odcinki i streamy, no i trochę mu zazdrościł, bo też chciał być YouTuberem, ale nie potrafił robić fajnych filmików. Na jego live'ach zobaczył, w którym miejscu w swoim pokoju YouTuber ten trzyma srebrny przycisk. Jako że mama chłopca często chodziła do mamy tego YouTubera pogadać jako sąsiadki, no to dzieciak postanowił, że też z nią pójdzie i spróbuje ukraść srebrny przycisk. Pokój YouTubera był pusty, chłopiec tam wszedł, odczepił przycisk ze ściany i chciał już wychodzić z tego domu, aż nagle przyłapała go jego mama. Nakrzyczała na niego, powiedziała, żeby szybko to odłożył, póki nikt nie widzi i żeby nie robił wstydu. Jak wiemy tutaj 5 tysięcy łapek w górę, to szybciej wrzucę wam kolejną mocną historię.